Do wygrania będą S-VIP-y, także oglądajcie do końca. Siema, jak widzicie powstaje nowy Hurtworld, serwer Hurtworlda Game, hurtworld.eu. To jest główna strona, IP jeszcze nie jest podane. Za 6 dni jest start serwera. Będę miał do rozdania VIP-y i S-VIP-y, albo to i albo to, albo jedno z któryś z tych, będą dwa. Także będziecie musieli zostawić komentarz, dlaczego to wy macie mieć VIP-a albo S-VIP-a i zostawić swój Steam ID 64, żeby można było przypisać, tak? No, no to lecimy dalej. Tu jest, jeżeli klikniemy sobie, tutaj jest fanpage, informacja o serwerze, drop razy 3, deto razy 1, 2, części do pojazdów 1, 2, serwer jest bez tepeków, z rolami oczywiście. Na meteorze jest to, że jak na przykład na serwerze jest, nie ma różnicy, czy jest 5 czy 50 osób, drop zawsze będzie taki sam. Kity. Kity są VIP, S-VIP, no i standardowe, prawda, żeby rozpocząć grę. Chyba, tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale tak piszę. Aha, i to jest jeszcze spoko. To jest bardzo spoko, bo nie będzie trzeba uzupełniać maszynek na redzie i na zimie, bo tam będzie automatycznie cały czas wydobywał węgiel. No i nie będzie trzeba cały czas jeździć i dorzucać. Czyli na przykład na noc sobie ustawiamy na 5 staków i może nam te 5 staków wydropi. Także to jest spoko. 6 dni do startu, także czekajcie. Wbijajcie na fanpage'a, zostawcie lajka. Będzie wszystko w opisie. No i co? Co jeszcze mam wam tutaj powiedzieć? Administratorzy to będzie Direct Xadol. Jak widzicie, moderatorzy nie umiem tu... O, jest Sandler i SLK Graphic. Także wszystko będziecie mieli rozpisane w opisie. I aha, właśnie, oczywiście to jest serwer only Steam. To nie jest serwer Steam i no Steam, to jest tylko i wyłącznie serwer Steam. No, także jeżeli jesteście zainteresowani, to naprawdę wbijajcie, polecam serwer. Będzie najlepsza administracja, jaka może być, no, picobello. No, no i oczekujcie. Także dzięki za obejrzenie. Zostawcie suba, lajka, komentarz. I na razie. No, także nie zapomnijcie zostawić suba, dać łapkę w górę i napisać komentarz, dlaczego to ty powinieneś dostać VIP-a i dopisać swój ID z 64. That's it, friend? Yes.